Witam serdecznie w kolejnym wydaniu naszego programu. Sztuka sakralna powinna zbliżać do Boga, inspirować do modlitwy i emanować duchowym pięknem. Co jednak w sytuacji, gdy autor dzieła to duchowne, oskarżone o psychiczne i seksualne wykorzystywanie kobiet oraz drastyczne nadużycia w trakcie spowiedzi? To nie jest teoretyczne rozważanie. Chodzi o sprawę słoweńskiego księdza Marko Rupnika. Czy jego mozaiki w licznych kościołach na świecie, także w Polsce, należy skuć, zasłonić, a może zostawić? O tym dziś będą dyskutować dr Paulina Guzik, szefowa działu amerykańskiej agencji informacyjnej OSV News i wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, teolog i publicysta, ksiądz profesor Andrzej Draguła z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz biskup Michał Janocha, historyk sztuki i profesor Uniwersytetu Warszawskiego. To jest program Balans Bieli, w którym staramy się zobaczyć świat w jego prawdziwych barwach i odcieniach. Zaczynamy! Słoweński jezuita Marko Rupnik był jedną z najjaśniejszych gwiazd Kościoła. Charyzmatyczny artysta, mistyk, błyskotliwy rekolekcjonista, znany ze swoich mozaik, które pokrywają ponad 250 kościołów i instytucji kościelnych na całym świecie. A jednocześnie to duchowy, psychiczny i seksualny drapieżca. Decydujące były dwa czynniki. Pierwszy to genialność, czar jego osobowości i w ten sposób był niezwykle przekonujący i mógł ukrywać swoje złe czyny. I druga sprawa to jest zmowa milczenia, to znaczy te osoby, które w jego środowisku wiedziały o tej wielkiej demoralizacji i nieprawości, niestety milczały. Artysta dopuszczał się nadużyć seksualnych wobec kobiet ze wspólnoty Loyola od lat 80. XX wieku. Najpierw w Słowenii, a potem w stworzonym przez niego rzymskim Centro Aletti wyszło na jaw, że ofiar było ponad 20. Wiedziały o tym pojedyncze osoby w Watykanie, dlatego że osoby wprost skrzywdzone, siostry zakonne, po prostu o tym nie mówiły, nie zgłaszały, ewentualnie zgłaszały tylko swoim przełożonym, które również utrzymywały tajemnice. Więc myślę, że to bardzo pomagało Marku Rupnikowi w działaniu. No a drugą rzeczą, która niestety bardzo mocno działała na jego popularność, jest to, że w Kościele lubimy sukces. Lubimy, kiedy ktoś zbiera tłumy, lubimy, kiedy ktoś gromadzi rzesze ludzi wokół siebie, lubimy, kiedy ktoś tworzy wielkie dzieła sztuki. Twórczość Rupnika pojawiała się w wielu bardzo ważnych świątyniach. Tym samym skutecznie zbudował wpływy szkoły mozaiki, którą założył w Rzymie. Uniezależnił ją jeszcze od jezuitów, od zgromadzenia, do którego należał. Tym samym tam funkcjonował właśnie jako taki guru duchowy, ale był też poprzez swoje rekolekcje, konferencje, które wygłaszał, traktowany jako mistrz duchowy. Papież Franciszek zlecał mu zadania głoszenia rekolekcji w czasie pandemii. To nie są bagatelne zadania, są zawsze związane z olbrzymim zaufaniem. Ojciec Marko Rupnik został wydalony z zakonu jezuitów w czerwcu 2023 roku. Pozostaje jednak duchownym. W jego sprawie Watykan prowadzi proces. Za chwilę będziemy dyskutować, uzasadniać nasze stanowiska i dzielić włos na czworo, ale chciałbym, żebyśmy na początek wszyscy, łącznie z widzami przed telewizorami, poczuli ciężar decyzji, przed którą stoi wielu ludzi Kościoła. Załóżmy hipotetyczną sytuację. Tworzymy komisję, która ma zdecydować o losie mozaik księdza Rupnika w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Na początek proszę o krótką odpowiedź na proste pytanie. Usunąć czy zostawić, księże biskupie? Sprawa ma wiele aspektów. Na te mozaiki składali się ludzie w dobrej wierze. Ci ludzie żyją, ci ludzie często w tym kościele się modlą. Z drugiej strony wyobrażam sobie, że dla ofiar Rupnika bycie w tym kościele i patrzenie na te mozaiki jest doświadczeniem bolesnym. Dlatego też, kiedy ksiądz biskup ma podnieść rękę za lub przeciw skuciem tych mozaik? Ja bym je zostawił,
bo gdybyśmy szli innym torem, musielibyśmy zniszczyć obrazy Caravaggia albo nie wyświetlać Eisensteina, bo sprzyjał Stalinowi, albo Riefenstahl, bo robiła dla Hitlera filmy. Oddzieliłbym te rzeczy. Ale jednak chcę jeszcze to powiedzieć, żeby nie stawiać właśnie, zrobiłem to niechcący, na jednym poziomie wielkich twórców i Rupnika, który dla mnie jest artystą zupełnie przeciętnym, a nawet słabym. Więc sprawa ma inny aspekt, ale ja bym je zostawił. Paulina, zostawiamy czy skuwamy? Ja powiedziałabym, że jako dziennikarz wstrzymam się od głosu, dlatego że bardzo często Kościół instytucjonalny pyta dziennikarzy o zdanie, co sądzą na jakiś temat, prosi o szefowanie komisjom do spraw nadużyć seksualnych itd. A jako dziennikarze my zawsze pytamy skrzywdzonych. I jako wydawca w naszej agencji informacyjnej poprosiłam naszą dziennikarkę, żeby właśnie zapytała osoby, które oskarżają ojca Rupnika o straszne czyny, co one o tym sądzą. I pozwolisz, że zacytuję, co powiedziały Federice Thorn. Gloria Branciani. Akt zniszczenia jego pracy dodaje przemocy do przemocy. Gdyby Marko Rupnik przyznał się do odpowiedzialności, a Kościół uznał krzywdę wyrządzoną ofiarą, być może wierzący spojrzeliby na jego dzieła inaczej. Ale wciąż czekam na odpowiedź ze strony Kościoła. I myślę, że to są bardzo ważne słowa Glorii Branciani. Dlatego, że Kościół nie wziął odpowiedzialności za sprawę Rupnika i dlatego ciągnie się wciąż pytanie, co zrobić z jego mozaikami. Ta sprawa ma tyle znaków zapytania, że naprawdę aż głowa boli z perspektywy chociażby dziennikarskiej. Nie wiadomo, dlaczego została zdjęta ekskomunika, kiedy ojciec Marko Rupnik rozgrzeszył osobę, z którą uprawiał stosunek seksualny. Nie wiadomo, dlaczego nie dowiedzieliśmy się transparentnie od Kościoła o tej sprawie, ale znowu sprawa musiała wypłynąć w mediach. Sprawa oczywiście toczy się w Dykasterii Nauki Wiary. Instytucja kościelna, Centro Aletti, gdzie przecież Marko Rupnik mieszkał i tworzył przez wiele lat, wciąż broni ojca Marko Rupnika. Stało się to chociażby w lipcu. Ojciec Święty spotkał się z Marią Campatelli, szefową Centro Aletti, jesienią ubiegłego roku. Nie spotkał się z osobami, które oskarżają Marka Rupnika. Więc to wszystko sprawia, że we mnie jest takie poczucie, że nie kilofa tu trzeba, ale trzeba wzięcia odpowiedzialności. A jeszcze krótko, a propos Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Tam jest naprawdę spektakularna sprawa jak na Polskę, dlatego że ksiądz Tomasz Szopa zapytał skrzywdzonych, kustosz tego sanktuarium, czy chcą dalej się modlić w tym kościele, bo tam jest fantastyczne duszpasterstwo dla osób skrzywdzonych. I one powiedziały, że tak, chcą dalej modlić się w tym kościele. Tam są dla nich ważni ludzie i to jest dla nich ważne miejsce, ale przechodzą do dolnej kaplicy, czyli jednak nie chcą się modlić przy tych mozaikach. Ale oczywiście nie brakuje też skrzywdzonych, którzy żądają w różnych krajach usunięcia tych mozaik. Księże profesorze, nie ma usuwamy czy zostawiamy? Nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi. Ja bym zatrzymał te mozaiki, jakbym zatrzymał także dzieła innych twórców, co do których moralności mamy dzisiaj wątpliwość. Dla mnie jest istotne, bardzo fundamentalne pytanie. Co nas w tej sytuacji gorszy? Bo moim zdaniem mogą być dwie odpowiedzi. Pierwsza mówi, że istnieje jakiś genetyczny związek między autorem a dziełem. Związek nie tylko pokazujący jego tożsamość artystyczną, na tym przecież bazuje prawo autorskie, ale że istnieje jakiś związek między moralnością twórcy a moralnością dzieła, że to dobro czy zło da się przelać, że jest, nie wiem, w dziele ujawnia się świętość albo grzeszność. Ale wydaje mi się, że druga koncepcja, która mówi, że w gruncie rzeczy nie jest ważne to, kim jest autor, tylko co my o nim wiemy. To znaczy nasza świadomość o autorze. Bo dopóki nie znaliśmy tego autora, dopóki nic nie wiedzieliśmy o jego moralności, dopóty te dzieła nam w ogóle nie przeszkadzały. Jest taki ostatnio bardzo mocno dyskutowany przykład, myślę, że będzie to dobry punkt odniesienia, dotyczący literatury. Współczesna wielka pisarka kanadyjska Alice Munro, która była zresztą, jest świętej pamięci, ale laureatką Nagrody Nobla. Okazało się, kilka tygodni temu jej córka napisała tekst o tym, że była molestowana przez jej drugiego męża i to była molestowana przez kilka lat, o czym Munro wiedziała. I teraz jest pytanie, a nie odeszła od męża. I teraz jest pytanie, co robić z jej powieściami? Czytać je, czy ich nie czytać? Jest bardzo dobry tekst jednej z krytyczek właśnie kanadyjskich, która napisała, tutaj nie ma odpowiedzi albo, tylko jest odpowiedź i, to znaczy czytać i nie czytać. Znaczy czytać, ale czytać je biograficznie. To znaczy czytać z całą naszą świadomością teraz tego, kim jest,
kim była Munro i zobaczyć, na ile autobiograficznie można odczytać. To znaczy, autor naświetla dzieło, ale to dzieło też coś nam mówi o autorze. Oczywiście nie jest prosto zrobić tak z mozaikami, bo tego się nie da. Wchodzimy i one są. Książkę mogę pożyczyć albo nie. Ale mnie się wydaje, że to pokazuje bardzo dobrze ten problem, że musimy dzisiaj patrzeć już na nie w inny sposób. Ale przecież nikt nie ma zamiaru dzisiaj, nie wiem, spalić akwareli Hitlera. Jeśli mogłabym tylko jedno słówko do tego. Ja się zgadzam absolutnie z księdzem i tu z księdzem biskupem także się zgadzam, że Pan Bóg jest w stanie wyciągnąć jeszcze dobro z tej sprawy. I jeśli ktoś się będzie modlił w sanktuarium świętego Jana Pawła II, to Pan Bóg może zesłać na niego liczne łaski, nawet jeśli tam są mozaiki Rupnika. Ale dokładnie ludzie powinni o tym wiedzieć. Więc osobiście skułabym metr na metr, a metr mozaik Rupnika jest wart 1000 euro, skułabym metr na metr tej mozaiki w widocznym miejscu i postawiła tam plakietkę, kim ten człowiek jest naprawdę, żeby było uczciwie. Wiecie, ale wchodzimy do kościoła po to, żeby zbliżyć się do Boga. Nie chcę wchodzić do kościoła i myśleć o tym, kim jest, co zrobił ksiądz Rupnik, czy dobrze zrobiono, że te mozaiki są, czy nie. Nie chcę czytać dodatkowych wyjaśnień. To nie jest przykład analogiczny do pisarki, którą mogę czytać lub nie, a na dodatek mogę się zagłębiać i teraz z perspektywy złych rzeczy, które się dowiedziałem, wyszukiwać w jej twórczości jakieś tropy. I pozwólcie, jeszcze jedna rzecz. Caravaggio nie był duchownym, zabił człowieka, chyba przypadkowo w bójce, był awanturnikiem, próbował też naprawić swoje awanturnicze życie, nie założył wspólnoty religijnej. Jego ofiara nie musiała patrzeć na jego religijne dzieła. Ja tylko przypominam. Aż korciło mnie, żeby odpowiedzieć tutaj księdzu biskupowi, muszę przyznać na to pytanie. I znowu mam tu kolejny cytat, też właśnie osób skrzywdzonych, że jednak ta sztuka była bezpośrednio związana z krzywdą. I to jest zasadnicza różnica z Caravaggiem. On nie zabił człowieka po to, żeby namalować, jak trup wygląda, jak leży po bójce, jak go szablą cisnąłem, prawda? Więc myślę, że jednak to duchowe nadużycie, wykorzystanie aktów do tego, żeby potem wiedzieć, jak teologicznie uzasadnić moje mozaiki, to jest wszystko tak splątane według relacji ofiar, że naprawdę mnie za każdym razem zmraża, gdy czytam te relacje w artykułach naszych dziennikarzy. Księże biskupie. Żeby skomplikować perspektywę, zacytuję świętego Tomasza Zakwinu, którego zdanie znalazło się umieszczone w Muzeum Narodowym w Warszawie przed laty na wielkiej wystawie zdjęcia z krzyża Caravaggia, które ma być komentarzem do tej twórczości. Tomasz napisał rzecz dość szokującą, nawet dzisiaj. Od malarza nie oczekuje się, żeby dobrze żył, tylko żeby tworzył dobre dzieła. A więc zupełnie inaczej niż myślano w średniowieczu, jak Fra Angelico, żeby czyniąc rzeczy Boże, żyć po Bożemu. I to jest rzeczywiście bardzo poważny problem, powiedziałbym, egzystencjalny, czy wręcz filozoficzny. Z drugiej strony, no tu proportion gardé, trzeba jednak powiedzieć, że no, Rupnik nie jest Caravaggiem i powtarzam, no, według mnie ta sztuka jest po prostu sztuką powierzchowną, pełną niepokoju i ostatecznie sztuką słabą. Co oczywiście nie znaczy, że należy się jej pozbywać. To jeszcze skomplikujmy ten obraz. Paolo Ruffini, czyli prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw komunikacji, powiedział między innymi tak. Usuwanie, wymazywanie, niszczenie sztuki nigdy nie było dobrym wyborem. To nie jest chrześcijańska odpowiedź. I kiedy pierwszy raz przeczytałem te słowa, szczerze, wszystko się we mnie zagotowało. A z drugiej strony, po chwili namysłu, ku mojemu zaskoczeniu i przerażeniu zacząłem się zastanawiać nad tym, czy, o czym była już mowa, akt niszczenia sztuki nie jest też dodatkowym aktem przemocy. Będziemy skuwali, jeżeli się na to zdecydujemy, wizerunki Jezusa, Maryi, świętych. Nawet obrazki staramy się stare z kolędy nie wyrzucać do kosza, tylko w najlepszym razie z szacunkiem spalić.
Nawet zioła z Matki Boskiej Zielnej powinniśmy palić, a nie wyrzucać do śmieci, bo są poświęcone. Prawda? Ale kontynuując ten wątek, który tutaj pan redaktor teraz zaproponował, i wrócę jeszcze do tego może nie najlepszego przykładu z Adolfem, który był malarzem i malował akwarele. Zapewne gdzieś się go pokazuje jako pewne, nie wiem, kuriozum malarsko-biograficzne, ale nie wyobrażam sobie z drugiej strony, żeby zrobić teraz wystawę retrospektywa z Hitlerem, tak? Albo wielkie dzieła wielkich tyranów. Tak, jest w prywatnych kolekcjach. To jednak to chodzi o to, żeby zachować, ale jednak zachować je z jakimś dystansem do tego, tak? Nie uczynić z tego teraz, nie wiem, no właśnie jakiegoś przedmiotu niezwykłej czci jakiejś artystycznej, moim zdaniem. A i tu jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, tutaj mówiła pani doktor o tym. W przypadku Rupnika ten związek między twórczością a jego życiem jest niezwykle silny, bo to nie jest tak, że on o czym innym malował, czy co innego malował, a zupełnie jest to oderwane od jego życia. Ten wątek jest moim zdaniem niezwykle skomplikowany akurat w odniesieniu do Rupnika, bo w odniesieniu do innych, tutaj ksiądz biskup zacytował Tomasza, ale już w Księgach Karolińskich, to jest VIII wiek, było napisane, że malarz to jest opificjum, to jest rzemiosło, to jest robotnik. I tutaj on wcale nie musi być pobożny, on ma być po prostu sprawnym malarzem, więc nikt nie zakładał moralności twórcy. Ale może odłóżmy twórcę na chwilę na bok. Czemu ma służyć, księże biskupie, sztuka sakralna umieszczona w świętym miejscu? No ma mnie zbliżać do Boga, ma moje myśli koncentrować na Bogu. No, tak to rozumiem. I jeszcze raz powtórzę, to jest dla mnie najpoważniejsza kwestia. Nie chcę wchodzić do kościoła i myśleć o księdzu Rupniku. To jest istota sztuki sakralnej. Ona ma wielbić Boga i pomagać nam, ludziom. Natomiast chyba tajemnica sztuki człowieka polega na tym, że może być tworzona przez ludzi pobożnych, acz pozbawionych talentu, i może być tworzona przez ludzi bardzo pogubionych i bardzo zmagających się ze słabościami, a jednocześnie do Boga prowadzić. Moim zdaniem to nie jest kazus Marka Rupnika, ale weźmy na przykład geniusza Nowosielskiego, który przecież całe życie zmagał się ze swoimi słabościami, a wyrosła z tego sztuka absolutnie uskrzydlona i głęboka, sięgająca ze swoimi istoty. Słabościami, księże biskupie, ale tu nie chodzi o krzywdę wielu niewinnych ludzi. Tak, to prawda. Ja jeszcze chciałabym odnieść się, Marku, do twojego poprzedniego pytania, mianowicie o cytaty Paolo Ruffiniego, prefekta dykasterii, watykańskiego prefekta dykasterii komunikacji. Te cytaty jego pochodzą z pytań, które zadałyśmy mu w Atlancie podczas konferencji mediów katolickich w czerwcu tego roku. Prefekt Ruffini miał wykład dla 400 amerykańskich dziennikarzy katolickich o komunii w komunikacji. I po tym wykładzie opened the floor, czyli otworzył podłogę, jak to mówi się w Stanach Zjednoczonych, otworzył przestrzeń na pytania. Colleen Dahl z America Magazine zadała pierwsze pytanie, dlaczego Vatican News wciąż używa grafik z mozaikami Marka Rupnika na swojej stronie, skoro został oskarżony o takie czyny. I właśnie wtedy padły te słowa. W żadnej części wypowiedzi dla Colleen nie znalazło się ani słowa o ofiarach, o tych osobach, które oskarżają Marka Rupnika o te czyny. Więc następne pytanie zadałam ja. Co ma dzisiaj do powiedzenia prefekt dr Ruffini ofiarom, tym oskarżającym, bo mówił tak wiele o komunii w komunikacji, więc jak to się ma do komunii z osobami skrzywdzonymi. I on wtedy powiedział, że powtórzył wiele z tych elementów, ale na koniec bardzo wzburzony po tym, kiedy mówił o kwestiach cywilizacyjnych, właśnie przywoływał Caravaggia, mówił, żeby nie oceniać, kim my jesteśmy, żeby oceniać, i bardzo wzburzony zwrócił się wtedy do mnie i mówi, a ty, co uważasz, czy jakbym usunął grafiki ojca Rupnika ze strony Vatican News, to byłbym bliżej ofiar, a wcześniej mówił, że to przecież oczywiste, że Kościół jest blisko ofiar. I ja w szoku, że prefekt zadaje mi pytanie, mówię, tak, tak uważam, bo tak powiedziały mi ofiary.
I wtedy prefekt mówi, uważam, że nie masz racji. Powtórzył to trzykrotnie. I co to oznacza? Wcześniej powiedział, że to oczywiste, że Kościół jest blisko ofiar. A ofiary mówią, że ich to boli, jak widzą grafiki Marka Rupnika oskarżane o takie czyny w Vatican News, na głównej stronie Watykanu. Więc chodzi tutaj o gesty, o realne działania, a nie o słowa. I takim realnym działaniem jest chociażby biskup Lourdes, który mozaik Marka Rupnika już nie oświetla podczas procesji w Lourdes, a mozaiki są zdejmowalne i jeżeli okaże się winny, może je łatwo zdjąć. Ale przywołałaś bardzo ciekawy przykład, bo Jean-Marc Mika, czyli biskup odpowiedzialny między innymi za sanktuarium w Lourdes, postąpił moim zdaniem modelowo. Powołał komisję, konsultował się. Przyszły podobno tysiące listów w tej sprawie. Głosy były przeciwne. Co więcej, wiemy, że nawet ze strony ofiar głosy bywają przeciwne. Jedni mówią, zostawmy, bo to ważny znak, ja wciąż w tym kościele się mogę modlić. Inne ofiary mówią, to jest ponowna traumatyzacja, to jest więcej niż niewłaściwe, nie pozwalam na to. Na końcu jest ktoś, kto musi podjąć decyzję. Moim zdaniem jest taka decyzja, która jest już decyzją dawną Kościoła, kiedy biskup Marsylii, biskup Serenus napisał do Grzegorza Wielkiego, co robić z obrazami w Kościele, do których niektórzy się modlą nadmiernie. Odpowiedział nec adorare, nec frangi, ani adorować, ani łamać. Moim zdaniem to jest doskonała odpowiedź. To znaczy ani adorować dzisiaj, oczywiście mówię w poszerzonym znaczeniu, te mozaiki, można je zakrywać, można ich nie oświetlać, można ich nie używać w oficjalnych materiałach Kościoła i tak dalej, ale z drugiej strony nec frangi, nie łamać ich, nie niszczyć. Poza tym, słusznie to jak ksiądz biskup mówi, ludzie potrafią się modlić czasami przy dziełach, które nam się wydają brzydkie, kiczowate, to są czasami bohomazy, ale może się zdarzyć ktoś, kto przy tym obrazie naprawdę się będzie modlił w sposób szczery. Choć oczywiście zgadzam się, że to nie jest przykład twórcy, którego dzieło wynika z wewnętrznego bólu i rozdarcia, jak chociażby Nowosielski. Dla mnie takim przykładem, nie wiem, ksiądz biskup się ze mną zgodzi, ale jednak Francis Bacon i jego obsesja ukrzyżowania jest czymś takim, prawda? Że to wynika z tego jego egzystencjalnego bólu i jego, powiedzmy sobie, moralności dosyć oryginalny, by nie powiedzieć skomplikowany, ale to nie jest ten przykład. Tu jest przykład krzywdy i to no oczywiście ona jeszcze nie jest jakby zadeklarowana w sensie prawnym, wiemy o tym. Tutaj pani doktor bardzo dużo o tym mówi, wspomina, to jest rzecz istotna ze względu właśnie na prawo pokrzywdzonych. Ale nie znaczy to, żeby po prostu wziąć łom i to zniszczyć. Przykład Rupnika jest oczywiście drastyczny, bo mamy do czynienia z oskarżeniami o bardzo ciężkie przestępstwa, mamy bolesny głos ofiar, ale w gruncie rzeczy nasza dyskusja pokazuje też coś dużo szerszego. Kościół jako zamawiający sztukę. To jest ogromna odpowiedzialność, księże biskupie. Mówimy tu o sprawach bardzo poważnych, ludzkiego cierpienia, ale bohomazy, by użyć tego kolokwialnego określenia, coś, co godzi w jakiekolwiek poczucie estetyki, to także mieści się w odpowiedzialności tych, którzy odpowiadają za wystrój naszych kościołów. Dotknął pan redaktor tematu bardzo trudnego i delikatnego. I skoro wychodziliśmy od Marka Rupnika, mnie osobiście boli, ja już pomijam całą sprawę moralności czy niemoralności i grzechu, ale boli mnie to, że w tak prestiżowych i ważnych dla chrześcijaństwa miejscach preferowano sztukę no, zupełnie przeciętną. Lourdes, Fatima, no właśnie, Rzym, sanktuarium Ojca Pio, prawda, Kraków, to są naprawdę no, bardzo ważne miejsca. Ale skąd się wzięła ta popularność? Moda? Ja to troszkę zrozumiałem, kiedy miałem okazję na konferencji w Białymstoku spotkać się z ojcem Rupnikiem przed laty i z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem jego wykładu. Już nie pamiętam treści, on dotykał jakichś spraw duchowych, a potem przyszło mi recenzować książkę, to była recenzja wydawnicza Marka Rupnika i ja z pewnym uprzedzeniem do niej podszedłem, a potem w miarę lektury przekonywałem się, że ta książka jest ciekawie napisana i sensowna i pozwoliłem sobie napisać, że on lepiej pisze niż maluje. To miażdżąca opinia. Tak, wiem, ale
to wszystko jest bardzo trudne i nie umiałbym tego w jakiś prosty sposób wyjaśnić. To są też manipulanci, którzy potrafią właśnie zmanipulować słowem, takim niezwykłą, w pewnym sensie szarmanckością, jakkolwiek to nie brzmi w jego przypadku, na zewnątrz wszystkich. Całą hierarchię kościelną. I myślę, że trochę to jest przykład Marka Rupnika, ale odnosząc się jeszcze do tego, co zrobić z tymi mozaikami, skucie chociażby całego sanktuarium świętego Jana Pawła II kosztowałoby miliony złotych, o ile nie miliony euro. Ja bym wolała, żeby te pieniądze trafiły, szczerze mówiąc, do Fundacji Świętego Józefa, zamiast skuwać te wszystkie mozaiki, która opiekuje się ofiarami. Jeżeli w Lourdes mozaiki są zdejmowalne, bo konserwator zabytków nie pozwolił, żeby je na stałe przytwierdzić do Bazyliki Różańcowej, to być może można rozważyć zdjęcie ich, bo, co mi powiedział jeden z dziennikarzy katolickich, podobno zasłaniają całe światło wpadające do Bazyliki. Nie adorować, nie łamać. Piękna formuła. Bardzo mi się podoba. Ale z drugiej strony, czy naprawdę musi być tak, że każda sztuka, która wejdzie w przestrzeń sakralną, niejako natychmiast się uświęca. Czy jako opiekun sanktuarium nie mogę podjąć decyzji o tym, że usuwam bohomazy, usuwam sztukę, która moim zdaniem obraża uczucia estetyczne i nikogo do Boga nie zbliża, chociaż mój poprzednik przeprowadził wielomilionową zbiórkę pieniędzy, a ludzie z dobrego serca dali pieniądze. Czy wszystko, co wchodzi w przestrzeń sakralną, uświęca się w taki sposób, że raczej nie powinniśmy tego ruszać? Zdecydowanie nie. Sztuka, zła sztuka. Ja teraz już odchodzę od tematu szczegółowego, ale weźmy na przykład temat kiczu. No jest w moim przekonaniu rzeczą szalenie niebezpieczną, ponieważ jest to próba mówienia językiem barwy, dźwięku, czy słowa o rzeczach wielkich za pomocą środków kompletnie nieadekwatnych. I ostatecznie jest to jakieś nieuświadomione ośmieszanie wiary. Więc mam wrażenie, że niestety w Kościele, również polskim, a może szczególnie polskim, wrażliwość na te sprawy jest bardzo mała. I to mnie osobiście boli. To znaczy, krótko mówiąc, w naszych kościołach jest dużo kiczu. Księże profesorze, jest ksiądz profesor specjalistą od kiczu. Tak, wiem, że jest. Jakkolwiek to zabrzmi. Kicz, sztuka ludzi szczęśliwych, tak brzmi tytuł opracowania. Tak, kicz to jest tak zwana ładność. To nie jest piękno, tylko uproszczona ładność. Oczywiście można powiedzieć, że kicz jest odzwierciedleniem prawdopodobnie także kiczowej pobożności, tak, no bo z czegoś może się wyrastać. Ja byłbym jedynie tyle ostrożny, że też bym tutaj nec adorare, nec frangi, bo bardzo często to widać na przykład w kościołach czy w kaplicach wiejskich, które u nas tam na zachodzie są nie tyle ludowe, co może takie trochę bardziej kiczowate. One zostały, ja lubię to słowo, jakby w sposób naturalny ogacone przez ludzi. Ludzie przynieśli do tego kościoła to, co mieli. Oczywiście teraz potrzeba bardzo dużej, mądrej pedagogiki duszpasterskiej, żeby nauczyć tych ludzi, co w tym kościele powinno być, jakiej jakości, jakiej rangi i tak dalej, i tak dalej. Im nie przeszkadza nagromadzenie obrazów Matki Bożej. Być może, byłem w tym roku trochę w kościołach prawosławnych, tam też jest takie nagromadzenie, które nikomu nie przeszkadza, więc są pewne też style bycia w przestrzeni sakralnej. Ja bym tego na pewno nie wyrzucił, gdybym był... Nie jestem proboszczem, pewno nigdy nie będę, ale gdybym został zamianowany, to nie zrobiłbym tego, że natychmiast. Bo to jest właśnie to, ktoś się przy tym modlił, ktoś to przywiózł, ma do tego emocjonalną relację. Być może przywiezione to, nie wiem, zaburzańskie mienie, tak jak to się u nas często dzieje na Zachodzie, prawda? Modliły się przy tym pokolenia i nagle przychodzi proszę, mówi, że to straszny kicz, tego to nie wolno, trzeba spalić, wyrzucić. No nie, ale jest też pewna wrażliwość ludzka. To nas prowadzi do pięknej puenty. Kiedy patrzymy na sztukę, zwłaszcza na sztukę sakralną, zobaczmy człowieka, nie tylko autora, nie tylko opiekuna danego miejsca, ale też tego człowieka, który tam przychodzi, modli się, przynosi to, co dla niego najcenniejsze, najintymniejsze, najważniejsze w życiu. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne wydanie naszego programu Balans Bieli i oczywiście cały czas wszystkie odcinki, także te prowadzone przez Paulinę, można oglądać na naszym telewizyjnym VOD
A zatem nie tylko w poniedziałki, ale każdego dnia czekamy na Państwa.